Księgi Jozuego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza. Mojżesz, sługa mój, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Hittytów, aż do wielkiego morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą. Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie opuszczę cię ani nie porzucę. Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Czyż ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Kończymy naszą wielkopostną drogę. Zasadniczo trwamy już w Triduum Paschalnym. Dziś wieczorem, Wigilią Paschalną, rozpoczniemy obchód uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Słowo, które dziś usłyszeliśmy, jest wypełnieniem obietnicy, ale i zadaniem. Pan daje nam to, co obiecał, że wyprowadzi nas z Egiptu, z tego wszystkiego, co nas zniewala, co nie pozwala nam iść dalej. I może masz takie doświadczenie, że ten Wielki Post zmienił wiele. A jeśli nie, to może rozpoczął w tobie pewien proces zmiany i twoje wyjście będzie jeszcze trwało. Cierpliwości. Bóg wszystko doprowadzi do końca. Tylko ufaj. Jednocześnie Pan daje Izraelowi kolejną obietnicę. Jest to dla mnie bardzo wzruszający tekst. Taki osobisty, intymny. Pan mówi do każdego z nas. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa. I mówi dalej. Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Po wyjściu z Egiptu nie kończy się życie, nie zaczyna się niebo. Życie nabiera innego kształtu, zupełnie nowej jakości. Jest to życie z Panem, w ciągłym poczuciu Jego obecności. I choćby powijała nam się noga, pewnie nieraz tak się stanie, to ciągle powstawajmy i na nowo idźmy za Nim. Nie bójmy się. On jest i czuwa.